W sumie to jest parę gier, które mam. Kurde. O, dobra, zajebiście. Jest parę gier, które mam na PS2 i na PS3, które to jeszcze nie zdążyłem zagrać. Tak więc być może. Nie wiem, może z tego by się zrobiło tego streama. Ale to jak już to może z jednej z dwóch gier, bo. Nie ma mowy, żebym wszystko ograł, ze względu na to, że no, na PS2 mam chyba 7 gier, na PS3 mam ze 3. Plus jeszcze, kurde, w końcu tą zasraną Personę 5 muszę sobie ogarnąć, ale tak jak powiedziałem, kurde, kasy nie mam. I chcę kupić sobie wersję cyfrową tej gry i kosztuje ona 50 euro, ja mam 40, więc hej. Chciałbym mieć 8 milionów jenów w kieszeni. W ten sposób na pewno bym kupił tą grę. Tak więc no. Tak jeszcze ostatnio. Kurwa. Myślałem, że dopadnie nas dobrze. Całe szczęście, że tak się nie stało. O kurwa. Ten nas dopadł. Mudo! Kurwa! Kurwa, zjebie, zabije. To ty zaatakowałeś Alvis, nie na mojej warcie, gnom. Spierdalaj. Ciekawe, po czemu są słabi. O. Skurwysyny. Tylko się łasisz o tą kulę pierdolcy, gij. Wiem, że się wkurzam, ale nienawidzę tych przeciwników. Dobra. Wów, udaj mi cię zniszczyć. Do widzenia. Uff. To zamiatane. A, dawaj mi te kubki. Regeneracja HP nam się może przydać. Tu? Tak, tu. Jestem spostrzegawczy. Kurde, o czym to ja mówiłem? A, chciałem powiedzieć o tym. Tak więc no. Tak jak mówiłem wcześniej, ostatnio zacząłem interesować się bardziej serią ogólnie Shin Megami Tensei. No. Bo to jest coś naprawdę bardzo interesującego moim zdaniem. To jest takie. Moim zdaniem SMT są dość inne względem reszty RPG-ów albo JRPG-ów, ponieważ no. Jakby to powiedzieć, mam wrażenie, że są. No, są o wiele bardziej mroczne. I mają taką tematykę bardziej, no. Takie ratowanie świata i tak dalej, ale jednak takie z bogami, z demonami i tak dalej, to jest moim zdaniem całkiem fascynujące. Ale no, niestety ogarnięcie tej serii jest dość trudne, ponieważ te gry są bardzo rzadkie i mogą kosztować dużo kasy. Tak więc no, właściwie to dobre miejsce, dobre ten. Elektryczność, nie? Ale to nic. Mamy to. Więc to, co chciałem powiedzieć. Już? Ho! I co? Dawaj. W sumie mogłem Junpei'em nam obronę zwiększyć. One Fall. All Falls Defense. All Falls Attack. To nam się przyda. No. Tak więc no, moim zdaniem, tak, jakby to powiedzieć, defense down, no kurwa. Gini maszynami, bo Shin Megami Tenseiów moim zdaniem to najlepsze są PlayStation 2 i 3DS, ponieważ jest tam bardzo dużo tych tułów z tej serii. Na przykład obronę zmniejszą. Na przykład teraz jak przejdę po raz
drugi czy tam trzeci Shin Megami Tensei Devil Survivor Overclocked na 3DS-ie. Mam zamiar zabrać się za Soul Hackersów. Lepiej, kurwo. Wiem, widzę. Staniesz pierdol. Gij! I tak. Akihiko ma uzdrowienie. Tak więc... Czy to zadziała? Zadziała! Wiem, widzę. Jestem ślepy. Może to nic nie da, ale... Zapomniałem, że ona buty ma! Wypłacz mi kurde rzekę. Do widzenia. Nieźle, nieźle. Zajebiście. Dance Rock. Co to kurde jest? Item. Czy to do sprzedaży jest? Wydaje mi się, że tak. Jest. No, do sprzedaży. Dobra, jest. Tak więc, no. Zmieniamy teraz ludziów. Niech inni się wyszaleją. Jak tam levele, status. Bierzemy... No, Aegis może być w drużynie. Junpei w sumie też, i Akihiko też. Nie jest źle z levelami. Uzdrawiamy się tylko. Idziemy dalej. Ponieważ mamy zbyt duże levele. Save. No. Tak więc no. W sumie ekspertem z tej serii nie jestem, ale tak rzucając okiem z perspektywy takiego kogoś, który no jest trochę zaznajomiony z tą serią i lubi RPG i tak dalej. Wydaje mi się, to ten odnawia nam SP do pełna jednej osobie. Wydaje mi się, że Shin Megami Tensei jest bardzo warte. Warto się w te RPG zagłębić. Idź. Tak, tak, idziemy wyżej. Jest, są kolejne schody. Tu są. Jej! Tak szybko idzie. Jak masz wszystko w dupie. Tak więc no, wygląda na to, że nabijanie levelów się zostawi wtedy, kiedy ktoś w Tartarusie się zabłądzi i tyle. Może uda nam się dojść do tego momentu. Jeżeli dość szybko przejdę przez to wszystko. Dobra, ciebie rozwalę. Oczywiście, że enemy advantage. Ale nie na mojej warcie, kurde. Naprawdę teraz myślę, że Mabuku Dime by mi się przydało wiele bardziej, ale... No, jak mam to, to... Nie będę się ten... Piekli. No. I w sumie też tak oglądałem filmiki na temat tego, które gry z serii Shin Megami Tensei są dobrym tym... dobrym miejscem, by zacząć ogarnianie tej serii. I bardzo dużo bardzo dużo ludzi mówiło, że to właśnie Persona 3 jest najlepszym miejscem. I też widziałem bardzo dużo tego. Nocturne, czy tam Lucifer's Call, nie wiem. Z tej gry jest chyba mem, że tam Dante też jest z Devil May Cry'a. To jest dość... Fajne nawet. I ten, i Dante z wyglądu Devil May Cry 2, nie?
Myślę, że najlepiej właśnie w DMC 2 wygląda. Mimo tego, że no, DMC 2 ma swoje własne problemy i co nie tylko. Ale hej. Ja tam myślę, że mimo tego, że no, DMC 2 jest najsłabszą odsłoną tej serii, to wciąż myślę, że jest to dość dobra gra. No i nie, jeżeli ten... Chcecie to zawsze możecie dać jej szansę, na przykład kupicie HD Collection na PS3 czy Xboxa. Nie, nie widział Shinji, bo nie żyje! Na Xboxa 360 czy tam na PS3. No i ten... Będzie git. Tak więc no, jeszcze ten Devil Survivor jest dobrym miejscem do zaczęcia. To jest naprawdę fajne, ponieważ naprawdę lubię tę grę. Dwójkę trochę grałem, ale niestety za bardzo nie mogę nic o niej powiedzieć, ponieważ nie ukończyłem. Tam może trochę tylko pograłem. I no to gameplayem to chyba jest coś takiego bardzo podobne do pierwszej części. A więc no, co innego można się spodziewać po tym. Fajnie tak widzieć, jak się zadaje po 1000 obrażeń. Kasa czy miecz? A miecza se wezmę. W końcu, co kurde mogę innego zrobić? Jestem złomiarzem do jasnej ciasnej. O! Zobaczę tylko... Nie, to zwykła skrzynia walić, to idę dalej. Na którym piętrze jest bariera? Zgaduję, że 216 czy coś. Ciebie załatwię, bo za ciebie będzie ekstra. Można was bardzo łatwo rozwalić i za was jest quest. Powinienem wykonać przynajmniej jeszcze jednego questa, bo żeby zwolnić sobie miejsce. Żebym mógł porobić te całe tam zachcianki Elizabeth, jak na przykład ta cała figurka od Kena, zgaduję, bo kto inny mógłby mi ją dać. W sumie Junpei też mógłby mi ją dać, ale... O, ciem miecz, ale to nic. Moon Tablet, chyba mamy 3x3. System quest. Tak, 3x3. Następnym razem, jak pójdziemy do Elizabeth, to i to oddamy. W sumie nawet teraz mogę iść, przecież mamy escape route. Może jak pójdę na następne piętro. No, tak zrobię. No, tam mogę jeszcze pogadać? No. Zrobiłem ten cały filmik o Undertale'u, nie? Moje kompendium opinii na ten temat. I... Tylko 303! Ja pierdolę. Naprawdę przesadziłem z levelowaniem. Tak więc no, do całe szczęście, bo mogę po prostu iść przed siebie. Nie, nie obchodzisz mnie, spadaj. I tak, no... patrzyłem na komentarze dzisiaj rano. Ponieważ no, ta moja opinia nie była usłana różami, że tak powiem. I no, muszę przyznać, że naprawdę jestem szczęśliwy z tego powodu, że ludzie tak przyjęli ten filmik, że nie zaczęli gadać takich rzeczy jak zabij się, bo Undertale'a nie lubisz, mimo tego, że powiedziałem, że gra jest dobra. Kurwa. Tylko, że były naprawdę... Co po niektóre elementy naprawdę mnie w niej drażniły. Ale hej, cieszę się, że ludzie, którzy mnie oglądają, są tak dobrymi ludźmi. Tak więc no, jeżeli ktokolwiek oglądał tamten filmik i ogląda ten let's play, nie zachowywał się jak dupek, to dziękuję bardzo. Chociaż kto wie, może jeszcze... dzieciak się znajdzie, niekoniecznie jakiś mój widz czy coś, który mnie zwyzywa. Po prostu na to czekam. Miałem kurde iść na dół i dla Elizabeth oddać ten. Onyx. Cholera, no trudno, na następnym piętrze to zrobię, o ile nie zapomnę. Let's go. W sumie to mógłbym też zrobić tak.
i git. Ale tego nie będę robił. O kurde, nie chciałem expa! W sumie i tak jaki bonus za 40 expa bym dostał do jasnej ciasnej. Nie najbardziej ten... nie najbardziej, jak to się nazywa, obchodzi levelowanie to, żeby mi antropolog dał ten mind charge. Ponieważ to jest najważniejszy... O, dziękuję Junpei, na ciebie zawsze można liczyć. No, chcę dostać ten mind charge cholerny do jasnej ciasnej. A coś mi się zdaje, że jak dojdziemy na samą górę, to jeszcze jak bossów rozwalimy, to ewentualnie dostanę ten, tę skill kartę. To stats have gone up? Niech będzie, nie obchodzi mnie to. Właśnie. Persona. Antropolog. Ja pierdzielę, a to na następnym levelu mi da. O! Tak więc no, na 100% jak dojdę na samą górę, to mind charge'a dostanę. Ewentualnie. Nie chcę mi się z tobą lać, więc spadaj. Gdzie mogę te rubiny zasrane farmić? Ja chcę rubiny farmić. O, jest wyjście, zajebiście. Kurde, jednak ma buff Dying mi się da. Ładne! Let's go! Moje niebieskie włosy rozpierdolą wszystko. Jestem panem mrozu i zimy. Wszyscy ugną się pod moją zajebistością. Tak więc no, dużo ludzi także chciało, żebym zaczął kolejną rozprawkę o personach tak w ogóle. A właściwie o Personie 2. O, dziękuję. Tak więc mam nadzieję, że ci przeciwnicy nie będą nigdy absorbować lodu, bo inaczej to by był problem. Tak więc no, myślę, że mogę się za to zabrać w sumie. Koniecznie teraz? Może po tym, jak rozwalę tego bossa, to zacznę gadać 3x3 o Personie 2. To mnie też jest bardzo interesująca, tak szczerze powiem. Old document. Araba. 29 grudnia. Okej. Okay. Niech będzie. Mi to nie przeszkadza. Save! Tak jest. Może... Jak tam levele, status. Może być. Idziemy dalej. Kogo teraz smok powietrzny po prostu zje? Trzy cienie na środku, to może być ciężkie właśnie, jeżeli będą absorbować lód. Sam nie wiem, nie wyglądają na to, jakby mogli to zrobić. Ale kto wie, nigdy nie wiadomo. Jest ich trzech, to nic nie mów one. Dobra, jest. Tak, wiem co zrobię. Kombinacja Aegis i Akihiko może być naprawdę, jakby to powiedzieć, mordercza. Zaraz wam pokażę, mam nadzieję. Okej. I zmniejsza obronę wszystkich przeciwników. I w ten sposób jestem ciekaw, ile damage'a... O kurwa. Ile damage'a zadam. Dobra, fizyczne ataki na was nie działają, z tego co widzę. I co? Ale byłyby ja, jak gdybym zdjął jednym hitem. Prawie! Tak. Kupuj dalej, Junpei, ty.
usmaż tego, co ma najmniej HP. Serio? Ała. Okej. O kurde, myślałem, że już będę miał gwarantowanego krytyka. Ale mam teraz gwarantowaną śmierć. Lubię, jak przeciwnicy padają jak muchy. Tak. Żeby już się ubezpieczyć na 100%. Junpei raczej niczego nie zrobi, nie? Ale... lepiej, żeby zadał te 7 punktów obrażeń, niż żeby przeciwnik zablokował jego atak. Ha! No i do widzenia! Kurde! To miał być hard mode! Tak strasznie przelewelowałem w tej grze. I 870 expa tylko. To jest coś strasznego. Bomb of Life, dziękuję. To mi się przyda. Tak, już godzina 42 minuty nagrywania, więc pójdę na dół. Która godzina? 12, więc w sumie... może uda mi się jeszcze dzisiaj Tartarusa skończyć. Jeżeli skończę Tartarusa, to będzie tyle, jeżeli chodzi o tą sesję. Save. W sumie też dobrze by było, żebym teraz zrobił pauzę. Bo wiadomo. Po moim ostatnim doświadczeniu z Super Mario Galaxy wolę nie stracić więcej niż, kurde, nie trzeba tego całego nagrywania. No, wiadomo, o co mi chodzi. Fu, już nawet się plączę. Tak więc no, zatrzymam nagrywanie i widzimy się zaraz, albo nawet i w tej samej części, jeżeli tak to zedytuję. Okej, no i wróciłem. Między innymi też zobaczyłem, na którym piętrze jest kolejna bariera. 214 piętro, więc mamy jeszcze 34 piętra do zwiedzenia, ale mi się wydaje, że da nam, zrobimy to dość szybko. Ponieważ jesteśmy zajebiści. Nagrywa się? Nagrywa się, widzę, że liczy mi sekundy. Kurde, nie wiem, co się dzieje. Screen tearing jakiś wertykalny mi tutaj jest. Daje, gra, nie wiem dlaczego. Dobra. Idealnie byłoby, gdybym dzisiaj przeszedł cały blok tego Tartarusa. No. Chodź, chuju. Jej. Nie uzdrowiłem się? O, się. Widzę. Nie absorbujcie lodowych ataków. Dobra, jest. I rozwścieczona Aegis was rozwali. Ciebie raczej. Really? Really? Strajki działają tylko w takim razie na niego. Jej! Tak więc no, rozkmina o Personie 2, nie? Coś... na co wszyscy, kurde, czekali! Szczególnie dlatego, że o Personie 1 gadałem dawno, dawno temu. Tak więc no, co mogę powiedzieć o tych... o tych grach? Bo to są dwie gry. Może to, że to są dwie gry. To będzie dobry początek. Tak więc no, Persona 2 dzieli się na dwie gry. Innocent Sin oraz Eternal Punishment. I tak... w sumie to też jest całkiem interesująca historia, jeżeli chodzi o wydawanie tych gier. Otóż Innocent Sin nigdy nie wyszło poza granicę Japonii w wersji na PSX-a, czyli no, oryginalnej i tak dalej. Może powinienem go przeanalizować. I tak,
No Sensei nigdy nie wyszło z, poza Japonię w wersji na PlayStation. Ale za to Eternal Punishment wyszło, a Eternal Punishment to tak jakby druga część tej duologii, no nie? I jakby nie patrzeć, to dostaliśmy niekompletną tą... niekompletną grę, tak jakby. Ale jednak mimo tego myślę, że... nie, Lands of Death jest słabsze. Myślę, że... fabułę... ten Eternal Punishment można zrozumieć bez możliwości zagrania w Innocent Sin. Bo... no... w sumie... na pewno... wydaje mi się, że tak. Ponieważ na przykład Digital Devil Saga, no nie? Grałem tylko i wyłącznie w drugą część. Mam tylko i wyłącznie drugą część. I właśnie problemem jest to, że mimo tego, że gra bardzo mi się podobała, to... podobała, to właściwie nie wiedziałem, co tam się aż tak bardzo dzieje. Uuu! Siła 99! Plus 3! No to teraz, smoku powietrzny, możesz tylko sobie zwinność zwiększać. No, ale no, Persona 2 Eternal Punishment jest zrobione w ten sposób, że po prostu... mimo tego, że no, ja bym powiedział, że... lepiej ukończyć Innocent Sin, żeby no... nie to, że wiedzieć, co się konkretnie dzieje, tylko że no... wyłapać odniesienia różne. W ten sposób i... no, żeby wyłapać różne odniesienia do poprzedniej części, tak jakby. W sumie nie odniesienia, tylko... no... bez zagrania w Innocent Sin Eternal Punishment może być takie trochę tajemnicze. Też można nie zrozumieć paru rzeczy. Ale w sumie to nie jest nic, to nie jest aż tak poważny problem, moim zdaniem. Tak więc no, jeżeli chcecie, to możecie zacząć od Eternal Punishment. Nie ma problemu. Pierce. Aegis da radę. Nie trzeba było mnie wkurzać. Węsze. Tylko jest jedyny węż, który jest fajny, to jest mój węż powietrzny, który jest także smokiem. Do widzenia. Dawaj ekspa, mimo tego, że mało pewnie dostanę. Nie, wcale nie aż tak mało. Dobra jest. Może antropolog wyleweluje. Tak więc no, to mogę jeszcze powiedzieć o tych grach. Fabularnie, no w sumie myślę, że Innocent Sin Eternal Punishment aż tak bardzo nie skupiają się na szkołach, no nie? W sensie, że to nie jest centralny ten... centralny temat, tak jak, że cały czas nie siedzimy w szkole. W sumie nie temat, tylko no... nie ma czegoś takiego jak w Personie, że ten szkolne życie jest ważne i tak dalej. Po prostu na samym początku w sumie jest, są szkoły w obu tych grach, że takie ważne lokacje i tak dalej. O, dobra, musimy ich też rozwalać. Jak oni kurde wyglądali, tak się zagadałem, że się ten... nie zauważyłem. Dawaj. A, ty już masz je, dobra. Tak się zagadałem, że się nie zagadałem. I tak, w sumie, w Innocent Sin główną postacią jest uczeń liceum. Eternal Punishment natomiast to dziennikarka. I oczywiście gry są między sobą powiązane. Teraz, jak oni się nazywali? Tatsuya i... no właśnie, Tatsuya i Maja, tak jak w tej Social Linku z Mają, no właśnie. Jak mogłem kurde zapomnieć, to jest oczywiste. I też właśnie lubię Persony za te odniesienia do poprzednich części. Tak jak nie wiem, czy już powiedziałem wcześniej, ale...
Personie 4 na samym początku jest, umiera taka dziennikarka, no nie, i ona nazywa się Mayumi Yamano, no nie. I to jest tak jakby odniesienie do Mai Amano, głównej bohaterki w Personie 2. To nie jest, no, to jest ważna postać i w Eternal Punishment i w Innocent Sin. To jest całkiem fajne. I tak, i właśnie Innocent Sin dostaliśmy dopiero w wersji na PSP, tak jakby wyszła na zakup, dopiero w wersji na PSP, więc... no, to też jest dość trochę dziwne i fascynujące, ponieważ Eternal Punishment, które też dostało remake'a na PSP, nie zostało wydane na zachodzie. Oh my fucking god, co oni sobie kurde myślą? Chociaż z drugiej strony, o ile dobrze się orientuję, to Eternal Punishment zostało już zrobione podczas no, końcowego cyklu życia PSP i w sumie to nie było już, nie było już tego, jak to się mówi, nie było sensu portowania tej gry na, nie portowania, tylko wypuszczenia tej gry na zachód. Bo też wiadomo, tłumaczenie i tak dalej, to wszystko to swoje koszta ma, niestety. Ale są ten, tłumaczenia fanowskie, całe szczęście, jeżeli, więc jeżeli chcecie doświadczyć Eternal Punishment wersji na PSP, to zawsze możecie sobie to ogarnąć. Tak, fabularnie może nie będę zdradzał zbyt dużo, ale bardzo ważną częścią w tej grze, którą co także jest częścią gameplayu, są plotki. Na przykład, usłyszysz coś od jakiegoś NPC-ta, że na przykład sama pierwsza plotka w grze, którą musimy zrobić, to że sprzedawczyni, no w restauracji ramen właścicielka sprzedaje broń, czy coś takiego. I ten, no i żeby to zadziałało, to musimy taką plotę puścić, no nie? Bo że moim problemem z tym jest... Kurde, gdzie jest eks? Tutaj, o, całe szczęście. Tak, moim problemem jest to, że nie możemy sami z siebie tych plotek rozprzestrzeniać. Musimy to usłyszeć od kogoś innego. I to jest dość dziwne, bo nie, bo... Skoro gra się na tym opiera tak w ogóle, to jest taka mechanika gry, to trochę dziwi mnie to, że nie możemy robić właściwie ten, sami nie wymyślać takich rzeczy, chyba że fabuła nas do tego zmusi. Ale hej. I ten, i przy okazji z tego co rozumiem, to według tego, kurde, jak to się nazywa? Osi czasu w Shin Megami Tenseiowej. Przed Personą był właśnie Devil Survivor Soul Hackers, które to chciałbym zagrać, jeżeli skończę Devil Survivora. Więc no, ponieważ tam niby są jakieś postacie główne z tej gry. Jednak ja niestety nie załapałem tego, ponieważ no, nie grałem w tę grę. I mam nadzieję, że wam się podoba takie pierdzielenie, trochę oszopienie z mojej strony. Ale hej, daję z siebie wszystko. Zbyt dobrym komentatorem nie jestem, wiem, ale... Jeżeli wam to się podoba, to jest najważniejsze.